Angels Toruń przygotowują się do najważniejszego meczu w sezonie. Już jutro toruńska drużyna futbolu amerykańskiego podejmie przed własną publicznością Sabercats Sopot. Stawką tego spotkania jest awans do fazy playoff, a tym samym walka o pierwszą ligę. Na stadionie przy ulicy Świętopełka niemal anielski spokój. Jednak już jutro rozpęta się tu zacięta walka. Jak dotąd Angelsi mają za sobą bardzo udany sezon. Torunianie wygrali 4 z 5 spotkań i są na czele grupy północnej drugiej ligi. Drużyna z Sopotu zajmuje trzecie miejsce, dlatego aby awansować do play-off, anioły muszą zapisać na swoim koncie kolejne zwycięstwo. W przeciwnym razie spadną na czwartą lokatę i przekreślą swoją szansę na awans do pierwszej ligi. Niewiele, bo tylko 2 punktami przegraliśmy w jednym spotkaniu, no ale niestety tak ułożył się terminarz i tak ułożył się spotkania, że każdy wygrał praktycznie z każdym i przegrał z każdym. I właśnie tak jak wspominałem, albo pierwsze, albo czwarte miejsce, czyli być albo nie być. W drużynie z Sopotu nie brakuje atutów. Sabercats ma w swoim składzie kanadyjskiego rozgrywającego oraz amerykańskich trenerów. Jednak torunianie opracowali już taktykę na jutrzejsze spotkanie. Przeciwnik nasz lubi podawać, każda drużyna o tym wie, nie każda drużyna jeszcze potrafiła ich zatrzymać. A nasza obrona od dłuższego czasu się przygotowuje już typowo pod tego przeciwnika. Oprócz obrony istotną rolę odegra atak. Anioły w tym sezonie zdobyły już 21 przyłożeń, a jutro będą chciały ten wynik poprawić. Początek spotkania o godzinie 15. W sporcie dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc.